11 minut po godzinie 8. Wójt Wierzchosławic Andrzej Mróz z nami. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, panie. Dzień dobry państwu. Rada udzieliła wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu za rok ubiegły. Podjęcie uchwały poprzedziła konieczna w tym przypadku prezentacja opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, no i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Nie było żadnych zastrzeżeń? Jeśli chodzi o opinię RIO była pozytywna. Pojedyncze uwagi były, ale one nie miały żadnego znaczenia na końcowy wynik, także należy powiedzieć, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej była pozytywna. Opinia Komisji Rewizyjnej jednogłośnie również. No i radni zdecydowali, żeby jednak i wotum zaufania, bo jest to pewne nowum w samorządach, i radni zdecydowali udzielić mi wotum zaufania i absolutorium. Także jest to jakby dobry początek naszej współpracy już półrocznej, ale jakby udzielenie wotum zaufania i absolutorium daje też dobry prognostyk na dalszą współpracę. Trochę wotum zaufania dla pana, a trochę dla poprzednika. Tak, to jest taki nietypowy rok, bowiem ja byłem wójtem dopiero końcem listopada, czyli półtora miesiąca, niecałe nawet, więc na pewno w jakiejś mierze tak trzeba to rozumieć. Rada Gminy zdecydowała też o dopłacie do ceny metra sześciennego odprowadzanych ścieków. Ma to pozwolić na obniżenie kosztów, jakie ponoszą mieszkańcy. To jasne. Czyli o ile zapłacą mniej, a o ile więcej pieniędzy pójdzie z budżetu gminy na ten cel? Cena kanalizacji jest dość wysoka w gminie Wierzchosławice, bowiem nie ma żadnej dopłaty, a koszty ze względu na technologię tej kanalizacji są dość wysokie. Te opłaty rzeczywiście są dużym obciążeniem dla mieszkańców, stąd Rada Gminy postanowiła wspólnie ze mną, że obniżymy tą cenę dla mieszkańca. O ile mniej będzie? 2 zł za metr sześcienny ścieków. Ponieważ no, sytuacja budżetowa gminy jest jaka jest, więc postanowiliśmy, aby ta obniżka była od 1 lipca i te uchwały zostały i w budżetowej uchwale środki zabezpieczone i w uchwale już tej takiej wykonawczej, która pozwoli dokonać tej dopłaty. Panie wójcie, jakie to jest obciążenie dla budżetu gminy? Dla budżetu gminy za pół roku to jest 250 tysięcy złotych, czyli no, trzeba też wprost powiedzieć, jeżeli od półrocza podjęliśmy decyzję, że dopłacimy 250 tysięcy, to musimy tak konstruować budżet na 2020, żeby utrzymać tą stawkę, czyli trzeba zabezpieczyć 500 000. Także to są duże obciążenia, ale uważam, że musimy taką decyzję podejmować. Ile obecnie mieszkańcy Wierzchosławic płacą za ścieki? Bo mówi pan dużo. Co to znaczy dużo? Łącznie woda i kanalizacja to jest ponad 18 zł, plus dochodzi do tego opłata abonamentowa, czyli jest to dość znaczna kwota. Taka rodzina jak moja czteroosobowa, która mieszka 4 osoby, bo no, rodzinę mam 6-osobową, ale to jest kwota rzędu 250-300 zł miesięcznie. To jest dość duże obciążenie. Troszkę rozliczają pana mieszkańcy z obietnic przedwyborczych, no i między innymi pytają, kiedy żłobek? Proszę państwa, tak, ja staram się te obietnice realizować, jak widzimy, sprawa kanalizacji jest w trakcie realizacji. Podobnie żłobek. Napisaliśmy projekt na projekt Maluch Plus, otrzymaliśmy dotację 600 tysięcy złotych i w tej chwili realizujemy już remont w budynku byłego przedszkola przy obiekcie szkoły w Bogumiłowicach. Do końca listopada musimy to zadanie wykonać, tak żeby od 1 stycznia można było wprowadzić dzieci. Równolegle składamy wniosek, bowiem są wnioski na dofinansowanie do kosztów funkcjonowania żłobku w jego okresie tym początkowym. Mam nadzieję, że już dotrzymamy dotację. No, tego czasu mamy bardzo mało, więc sprężamy się. No właśnie, miałam pytać, czy zdążycie. No to jest właśnie, zobaczymy jaki wyjdzie wynik finansowy po przetargu i zobaczymy jak z terminami realizacji, ale no, zakładamy, że się musimy sprężyć i zrobimy wszystko, żeby to zadanie zrealizować. Wiem, że liczy pan, panie wójcie, na umorzenie naliczonej korekty w wysokości 1,5 miliona złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Co to za pieniądze? Tak, mamy takie zobowiązanie wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Coś było nie tak? To przy ostatnim etapie kanalizacji została naliczona ta korekta bodajże w 2010 roku. A za co jest ta korekta? Jakieś nieprawidłowości były w toku postępowania i po weryfikacji przez Wojewódzki Fundusz naliczana jest ze środków unijnych korekta, to jest taka procedura przyjęta i no, ta korekta z odsetkami, bowiem kolejni wójtowie się odwoływali, no, urosła do prawie 1,5 miliona złotych i w tej chwili zawnioskowaliśmy jeszcze w styczniu, jak decyzja ostateczna uprawomocniła się, do Wojewódzkiego Funduszu o umorzenie w całości, w części lub rozłożenie na raty, bo takie Wojewódzki Fundusz ma uprawnienie. Liczymy, jest że szansa? No, mamy swojego człowieka w Krakowie, Kazimierz Koprowski jest przecież prezesem, liczymy, że nie zapomni o skąd pochodzi.
Panie wójcie, zagospodarowanie przestrzenne w Wierzchosławicach, w jakim idzie kierunku? Ogłosiliśmy dialog techniczny do tego zagospodarowania. Najpierw musimy zrobić studium. To studium pozwoli wypracować jakby kierunki, w jakim kierunku powinien być plan zagospodarowania. To również jest kolejna obietnica wyborcza. Jak widać, mimo tego krótkiego okresu staramy się zapoczątkowywać ich realizację. A w jakim kierunku? Co się będzie działo? Gdzie będą szły zmiany? Chcemy przede wszystkim, studium ma to określić. Studium określi, gdzie powinniśmy lokalizować budownictwo mieszkaniowe, gdzie jest strefy przemysłowe, gdzie przemysł. Nie macie jeszcze na to planu i pomysłu? My możemy mieć swoje pomysły, natomiast my je zgłosimy do tych fachowców, którzy takie studium pracowują i oni nas wesprą, podpowiadając, jakie rozwiązania byłyby najlepsze. A co na to mieszkańcy? Czy oni się już wypowiadają w tej sprawie? Nie, jeszcze nie. W tej chwili jest dopiero dialog techniczny, by wyłonić firmę, która to studium będzie przygotowywała. Gmina Wierzchosławice z dotacją na renowację zbiornika wodnego małej retencji, czytam w komunikacie prasowym, to jest 50 tysięcy złotych z budżetu województwa małopolskiego. No właśnie, na renowację zbiornika wodnego małej retencji w Gosławicach. Mają się poprawić między innymi warunki wilgotności gleb, zatrzymania wód zalewających pola uprawne. Ma być lepsza jakość gruntów. Wystarczy 50 tysięcy? Oczywiście to jest dotacja. My do tej dotacji dokładamy swoją część. Ile? Zaplanowaliśmy według kosztorysu ponad 12 tysięcy złotych. Czy wystarczy? Okaże się w postępowaniu przetargowym. Liczymy, że kosztorysan dobrze wykonał swoją pracę. To jest zbiornik miejscowości Gosławice. I te Gosławice przy takim cieku melioracyjnym Czarnawa, jeżeli te opady są dość duże, to ta Czarnawa wzbiera, zalewa część nawet miejscowości Gosławice, boisko sportowe w Gosławicach. A jeżeli Dunaj jest na tyle wysoki, że zamykają się śluzy, no wtedy w Gosławicach robi się nieciekawie, ale mówię też bezpośrednio w Gosławicach, bo oczywiście gdzie indziej też. I ten zbiornik pozwoli, on byłby suchym zbiornikiem i na wypadek takiego właśnie przymknięcia śluz mógłby część tej wody zgromadzić. A przy okazji to miejsce, które jest dzisiaj zarośnięte, nieestetyczne, można doprowadzić do wyglądu, jakim powinno być, jak powinno wyglądać. Kiedy mogą ruszyć te prace? To jeszcze w tym roku rozpoczynamy te prace, także myślę, że do końca roku powinniśmy skończyć. Wiem, że jest decyzja radnych odnośnie przekazania w 2019 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji. Jakich środków? Proszę Państwa, to jest fundusz na nagrody dla policjantów. My w tym roku nie za dużą kwotę przeznaczyliśmy, jaką? Bowiem może zostanie to tajemnicą, bowiem ze względu na staż pracy akurat dużo młodych policjantów w komisariacie pracuje, ale widzę, że są bardzo obiecujący. Będziemy też... Jaki to jest rząd wielkości, panie wójcie, dopytam jednak. To był 1000 złotych. Akademia Piłkarska, program PZPN-u. Wiem, że jest taka możliwość, że gminy mogą się ubiegać o specjalne certyfikaty. Będzie współpraca z PZPN-em? No oczywiście, że tak. To jest program na cały kraj. Takie akademie już powstają. Akademie muszą, mogą mieć, osiągnąć certyfikat. Musimy mieć trenerów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia. Musimy mieć boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią trawiastą i po 2 latach, jeżeli spełniamy te wymagania, to otrzymamy ten certyfikat i możemy ubiegać się o środki finansowe. A akces już jest złożony? Dzisiaj akces nie, dopiero po dwóch latach złożyć akces, natomiast zgłosimy, że funkcjonujemy. A zgłosiliście już? Nie, dopiero dzisiaj akademia powstała, bo jest to stowarzyszenie, czekamy na wpis w KRS-ie. Dzisiaj zaczynają się nabory dzieci w gminie Wierzchosławice od tej akademii. Ta akademia będzie szkolić dzieci w wieku od 6 do 11 lat, to jest skrzatów, żaków, grupy skrzatów, żaków i orlików, ale mówię, przy okazji mamy też dotacje na to boisko, więc też rozpoczynamy remont boiska przy Centrum Kultury Wsi Sportu i liczymy, że za 2 lata będziemy certyfikowani. Dajemy szansę, żeby dzieci nabrały takiego właśnie wychowania sportowego, takiego, no były zdrowe, oprócz tego, że siedzą przy komputerze, żeby mogły, że tak powiem, poruszać się, a przy okazji chcemy, żeby to było robione według pewnych standardów i te standardy PZPN określa jednoznacznie, to musi być według tych standardów zrobione. Także w sport idziemy dość mocno, szczególnie ten sport dla tej młodszej części naszego społeczeństwa. Ja dopytam jednak, panie wójcie, wyobraźmy sobie, że Wierzchosławice już mają Akademię Piłkarską, no właśnie z programu PZPN-u. I co to daje? Czym to się je? Przede wszystkim dzieciaki mają zajęcia. Zajęcia są prowadzone, tak jak już powiedziałem, przez profesjonalnych trenerów. Ja będę oczywiście chciał, żeby to byli jednocześnie nauczyciele, którzy posiadają wykształcenie pedagogiczne po AWF-ie, żeby tu z każdej strony zapewnić tym dzieckom właściwy proces wychowania. Ja mam syna, który od 4 lat, mimo że dopiero ma 8, trenuje piłkę nożną i wiem, jak to jest ważne, jak te dzieciaki chcą się ruszać, chcą się spotykać, chcą być takie aktywni. Potem to zostaje
na całe życie. Ta właśnie chęć bycia sportowcem, ta taka niemożność usiedzenia w jednym miejscu, taka iskra. Taka iskra, że jednak trzeba się poruszać. To poza tym w życiu osobistym, w życiu zawsze sport. Też pomaga? Sport pomaga we wszystkim, a przede wszystkim zdrowie. Pewnie sport na wyczynie już klasy światowej może z tym zdrowiem ma trochę mniej do czynienia, ale sport dla samego siebie to nie ma nic lepszego. Zajęcia sportowe piłkarskie w szkole czy poza szkołą? Zajęcia będą prowadzone przy szkole w Wierzchosławicach, bo jest to największa szkoła. Tam są dwie sale gimnastyczne, więc jest pełna możliwość zagospodarowania w okresie zimowym. A w jakim czasie? Te zajęcia będą prowadzone od września do czerwca. Wakacje po będą lekcjach? Wolne. Tak, tak, po lekcjach, popołudniowo. Jako dodatkowe zajęcia. Dokładnie. I Akademia jest stowarzyszeniem i mówię, na jesień będziemy mieli boisko trawiaste, więc okres od września do końca października będzie na zewnątrz i od kwietnia do końca czerwca będzie również na zewnątrz, a tylko w okresie tym zimowym będzie w halach gimnastycznych. Więc Wierzchosławice są poza tym w centrum gminy, także że tu samo przez się rozumie się, że tutaj powinna być Akademia. Może kiedyś uda nam się wybudować halę sportową, wtedy jeszcze byłoby to fajniejsze. Panie wójcie, niezależnie od decyzji, dzieciaki od września już mogą zacząć trenować. Tak, jak mówię, nabory trwają, dzisiaj się zaczynają w Ostrowie, będą prowadzone, szczegółowe daty są na kalendarzach, na plakatach i od września chcemy, żeby dzieci, które już ten nabór przejdą, żeby od września mogły startować w treningach. To naprawdę jest fajna zabawa i dla rodzica patrzenie, jak ten dzieciak fajnie gra, jak się emocjonuje, kibicowanie w różnych sparingach, meczach, no nie ma nic przyjemniejszego. Dobre informacje. Na koniec słowo za słowo. Bardzo dziękuję. Wójt Wierzchosławic Andrzej Mróz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.